Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że kieruję i dzisiejszym wieczorem, bo między innymi mam taki sygnał. Dzisiaj słyszeliśmy o tej rodzinie z Indii i o ich poświęceniu, oddaniu życia. Akurat dzisiaj chcę mówić o innym człowieku. To jest nasz współczesny brat, natomiast ja chcę mówić o Szczepanie, który bardzo podobnie się zachował i myślę, że Pan Bóg w tym kierunku pewnie ma nam dzisiaj szczególnie coś do powiedzenia. W kontekście życia i postawy Szczepana, nie wiem, czy to powiedzmy taki może jedyny wątek, ale być może taki główny, ja bym to nazwał, jak Bóg postrzega nasze poturbowanie w służbie. Bo kiedy idziemy do służby chrześcijańskiej, to wiadomo, że idziemy pod prąd, że świat idzie w zupełnie innym kierunku i z tym zwykle, prawie zawsze, są związane jakieś trudności, konsekwencje, cena, którą trzeba zapłacić, albo można ewentualnie od niej uciec. Ale my tu czerpiemy wzory z Pisma Świętego, z tego, co Pan Bóg nam mówi, więc nie będziemy mówić o tym, jak uciec od trudności i konsekwencji. To przychodzi nam naturalnie, często dość łatwo, a i tego nie musimy się uczyć, a raczej musimy się uczyć postawy, którą miał Pan Jezus Chrystus. To jest temat związany z procesem kształtowania się nas jako Bożych dzieci, bo wiemy o tym, że bycie Bożym dzieckiem to nie jest tylko moment, kiedy nawracamy się do Niego, kiedy wyznajemy swoje grzechy, ale to jest początek. A więc to jest pewien proces i wiemy o tym, że praktycznie Bożym celem jest podobieństwo do Pana Jezusa Chrystusa. A więc prześledźmy troszkę dzieła apostolskie, zacznijmy od 6 rozdziału. Ja tak będę sukcesywnie szedł przez tekst, niektóre ominiemy, bo są dość długie fragmenty i może nie będą tak bardzo związane z naszym dzisiejszym tematem. Dzieje apostolskie, 6 rozdział i byśmy zaczęli od 3 wiersza. Mamy tu opisaną sytuację, w której jest potrzeba wyboru diakonów. Do tej pory nie było, to wszystko zresztą zaczyna się, Kościół się rodzi, są nowe potrzeby, które są odkrywane. Nasi bracia wołają do Boga, Pan Bóg przez Ducha Świętego daje im światło, co dalej, co robić. I to jest sytuacja, w której jest potrzeba służby diakonijnej, która jeszcze do tej pory nie była ustanowiona. Widać, że apostołowie w dużej mierze byli w tą służbę zaangażowani, ale no, stwierdzają, że nie mogą przecież robić wszystkiego, a poza tym każde Boże dziecko ma jakiś dar i jakieś zadanie, więc to byłoby postawienie trochę spraw na głowie. A więc 6 rozdział i 3 wierszu oni mówią tak, apostołowie mówią do szerszego grona braci, bo wiemy, że uczniów Pana Jezusa już w tym czasie było znacznie więcej. Upatrzcie tedy, bracia, spośród ciebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. A więc Szczepan, wiemy o tym, że w tym gronie się znalazł, czyli już wiemy coś na jego temat, że on miał takie cechy. A dalej oczywiście to bardzo ewidentnie możemy zaobserwować. I dalej patrzmy od wiersza 7. To jest rodzaj studium, czy wniosków z Pisma Świętego, więc ja będę w tym trybie posuwał się do przodu. Troszkę wniosków będę chciał wyciągnąć z tekstu Pisma Świętego, ale raczej nie będę, powiedzmy, tworzył historii, czy wypełniał barwnie, a raczej będę podawał pewne fakty, które tu z tego tekstu możemy wyciągnąć. I teraz może przeczytajmy cały fragment, bo nim się zajmiemy, od 7 do 15 wiersza. A Słowo Boże rosło, czyli to jest jakby następny etap. Oni wybrali tych diakonów, wszystko ładnie się dalej kształtowało. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: słyszeliśmy, jak mówił bluźniecze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli przed Radą Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. A więc wracając do 7 wiersza, widzimy, że Pan Bóg błogosławi, Słowo Boże rosło, liczba uczniów się pomnażała i także i kapłani, którzy wiemy, że raczej mieli tendencje takie opozycyjne czy tradycjonalistyczne, ale wśród nich też znajdowali się ci i to nie nawet więcej, tak jak czytamy, znaczna liczba przyjmowała wiarę w Jezusa Chrystusa. Oczywiście mówimy tu i to chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiadomo, że to jest osoba, która jest objawiona przez Boga po latach przemawiania przez Boga o Jezusie, czy jego ukazywania w taki sposób, tak czytamy o tym, jakby w cieniu, jakby przez w zwierciadle, jakby przez odbicia, nie bezpośrednio, ale w tym momencie wiemy, że Pan Jezus już objawił się bezpośrednio jako Zbawiciel, posłaniec przez Ojca, jako ten, który przyszedł nas zbawić, więc teraz już jest kwestia dość ewidentna, chociaż nie tak łatwa, dla niektórych ludzi zupełnie nie do przyjęcia, żeby kogoś, kto był w ciele i w kości, zaakceptować jako Syna Bożego. Oczywiście tu trzeba było pokory, tu trzeba było wglądu głębokiego w to, co Bóg zapowiadał, co miało być. I przede wszystkim myślę tej pokornej postawy, o której mówił Pan Jezus, że musimy stać się jak dzieci, żeby sprawy Bożego Królestwa pojąć. A tego wielu ludziom brakowało, tak jak i dzisiaj. Więc patrzymy dalej w wierszu 8, dowiadujemy się o tym, że Szczepan był pełen łaski i mocy. I to jest, i tu myślę, że mamy przede wszystkim jakby światło na jego relację z Bogiem. Łaska, moc związane z osobą Boga, który jej udziela tym, którzy właśnie w pokorze zwracają się, którzy przyjmują właściwą pozycję, nieobudnie, szczerze, i wtedy Pan Bóg swojej łaski i mocy udziela, a tej mocy rzeczywiście przez zesłanie Ducha Świętego w szczególny sposób swoim uczniom przekazał. Dalej czytamy w 9 i 10 wierszu opis sytuacji ewidentnej, normalnej. Pan Jezus nam uświadamiał to o tych dwóch światach, które są, o dwóch możliwościach, dwóch wyborach. One są sobie zupełnie wrogie. To nie są zaprzyjaźnione światy, one mają zupełnie inne cele, zupełnie innych panów, zupełnie inne inspiracje. I tu czytamy o tym, że powstał pewien spór wytoczony przez zwykle tak się to odbywało, pewnie, że przez zwiastowanie Ewangelii, ci, którzy jej nie przyjmowali, przeciwiali się jej. To byli ludzie z dwóch synagog. Na ile właściwie rozumie ten tekst, to chyba w Jerozolimie były te synagogi. Dwie, to właściwie nawet trzy, nie ma to większego znaczenia, ale również z zewnątrz, czyli z Cylicji i z Azji, bo wiadomo, że Żydzi też wędrowali, nauczali, przychodzili na pielgrzymki i tak dalej, a szczególnie do Jerozolimy. A więc tu powstała opozycja i wystąpili. To słówko myślę, że też nam dość sporo podpowiada, że oni przeciwko niemu po prostu wystąpili. To nie była tylko dysputa, ale coś im tu nie podobało się, po prostu coś ich zabolało. A dalej możemy widzieć coś więcej. Czy
czytamy o tym, że nie mogli sprostać mądrości i duchowi. Myślę, że to jest nasze pragnienie i nasz cel, nie? Być tak poddanym Bogu, żeby Duch Boży mógł rzeczywiście pełnią swojej mocy przez nas oddziaływać. Tak to było w przypadku Szczepana i od początku my to widzimy, że był pełny Ducha Świętego, był poddany Bogu. I w tych walkach, nawet z z przeważającą opozycją, Szczepan absolutnie nie był bezradny. Wręcz przeciwnie, to oni byli bezradni i wobec mądrości, zresztą no, wzorem Pana Jezusa, my wiele razy w Jego postawie to widzimy, są bezradni, no i zaczynają uciekać się do jakichś innych metod. Ja bym powiedział, że są urażeni. No oni tu, Żydzi, raczej to byli prawdopodobnie jacyś nauczyciele, ludzie z jakimś tam autorytetem, no a tu teraz nie są w stanie odeprzeć argumentu, który Szczepan wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. I w jedenastym wierszu czytam, ewidentnie czytam w dziesiątym, że Szczepan przemawiał z natchnienia Ducha Świętego. I oczywiście to jest sednem naszego przekazu i to jest coś, czego powinniśmy szukać, nie? Jak Paweł mówi, nie w mocy mądrości, on przemawiał, choć tej mądrości ma bardzo wiele doświadczenia, wyszkolony w żydostwie, w najlepszych żydowskich szkołach, ale on się nie na tym opierał, on opierał się na mocy Bożej. I tu tak samo widzimy to w przypadku Szczepana. No i wtedy właśnie ta opozycja podstawia, w 11 wierszu czytamy, mężczyzn, którzy pewne rzeczy przekazują, podburzają lud, podburzają starszych i podburzają uczonych w piśmie. Praktycznie chyba trafiają do środowisk tych najbardziej znaczących w tym momencie, w tej dyspucie. Na pewno starsi uczeni w piśmie jako te autorytety w Izraelu, no lud jako tłum, nie? Oni stanowili masę, więc powiedzmy warto było mieć lud ze sobą. My wiemy o tym, jak dzisiaj politycy, zresztą nie tylko dzisiaj, przez wieki, walczą o poparcie tłumu, o poklask, po to, aby mieć pewną przewagę i niestety no, ci ludzie w taki sposób zaczynają postępować. No, widać, że jest to pewnego rodzaju złośliwość i jest to podstęp. To nie jest fair rozmowa, to jest podstępna rozmowa. Bóg to oczywiście zna, ale taki jest świat, w takim świecie żyjemy i często jest tak, że niesprawiedliwość dzieje się pod słońcem. I w tym przypadku też powiedziałbym coś takiego, uczymy się skąd Pisma Świętego i oczywiście my mamy tendencję, znów jako cieleśni grzesznicy, choć uratowani, mamy tendencję do tego, żeby używać tego typu metod. Jak nie wiecie, jak to się dzieje, to przyjdźcie do jakiegoś małżeństwa, na jakąś sprzeczkę. I myślę, że tam szybko można, powiedzmy, zobaczyć, że właśnie różne tam metody mogą być używane. Nie muszą, ale często mogą być tak korci, żeby po prostu w jakiś sposób wypracować sobie przewagę, niekoniecznie może merytoryczną, taką znaczeniową, ale jakąś przewagę po prostu, żeby wyszło na moje, albo żebym to nie okazał się winny. No to jest niestety cecha grzesznej ludzkiej natury, ale Pan Bóg nas z tego chce wyzwalać. I uczymy się, że na pewno lepiej mieć po swojej stronie Boga niż jakiekolwiek siły. Lud, uczonych w piśmie, faryzeuszy, kogokolwiek. Dlatego, że my patrzymy w wiecznej perspektywie na efekt finalny, nie patrzymy tylko tu i teraz, żeby jakoś tam wygrać, stłamsić przeciwnika, adwersarza, ale my chcemy uczyć się od Boga i my chcemy iść po stronie prawdy, bo wtedy tylko nasze działania, nasze przedsięwzięcia mają naprawdę sens. Jeżeli nie, to czeka nas bardzo wiele zawodów. W 13 wierszu czytamy, no, stawili jeszcze przed Radę Najwyższą, więc to, co było w zwyczaju, ta najwyższy organ decyzyjny, który miał wpływ w Izraelu pod okupacją rzymską, pewne rzeczy, zwłaszcza religijne, mogli rozsądzać.
No i tak widzimy dalej, nawet bardzo, bardzo rygorystycznie, bo nawet do kary śmierci. Więc myślę, że tu przedstawiali zakon i pewnie no, manipulowali tak, aby w tych sprawach religijnych, powiedzmy, mogli sobie decydować. No, 13 wiersz nam mówi o fałszywych świadkach. Nie pierwszy raz się z tym spotykamy. Tak się to załatwia w tym świecie. Po śmierci Pana Jezusa my wiemy o tym, że tam też i strażnicy byli przekupieni i chociaż rozniosło się to po społeczeństwie i ludzie wiedzieli, że było nie tak, że to była jakaś brudna robota, no to jednak no, stało się już. I w taki sposób działa świat i niestety my jako Boże dzieci no, stajemy też przed czymś takim. To jest niesprawiedliwość oczywiście i to boli. I może często właśnie obruszamy się i znów nasza natura nam mówi, no jak, niemożliwe, nie pozwolę na to, to jest kłamstwo, to jest oszczerstwo i tak dalej. Są sytuacje, w których możemy bronić prawdy, nie tak bardzo może siebie, bo tu nie o to z Bożej perspektywy myślę chodzi, ile prawdy i to robił Pan Jezus niekiedy i to robił apostoł Paweł też i mamy tego przykłady. Natomiast bardzo często po prostu musimy cierpieć niesprawiedliwość. To nie jest takie bez sensu, to nie jest cierpienie dla cierpienia. Pan Bóg ma w tym swój bardzo głęboki plan i to nie jest przegrana, to jest wygrana, jeżeli właściwie do tego podchodzimy, postępujemy. Ale to jest kwestia naszej dojrzałości, aby w podobnych sytuacjach się zachować w taki sposób. Ci świadkowie przeinaczają fakty, bo mówią, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnie przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów nazareński Jezus zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje. Wiecie, coś prawdy w tym było, nie? My wiemy o tym, że Jezus mówił, zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją postawię. Ale przecież o co chodziło? Przecież nie chodziło mu o zburzenie zewnętrznej świątyni i tak dalej. Więc można i zwykle tak cieleśnie można się czepiać różnych takich szczegółów i interpretować je na cielesny sposób, nie wnikając w głębie, w intencje przekazu, no i po prostu wytoczyć jakieś oskarżenia. Ale Pan Bóg po to dał nam sumienie, po to dał nam szczerość, abyśmy my mogli rzeczywiście rozpatrzeć, przeanalizować. Więc na pewno dobrą rzeczą jest rozpatrywanie. I apostołowie też, kiedy mieli problemy, to my widzimy o tym, że oni zasiedli i przed Bogiem rozpatrywali. No i myślę, że to jest też taki Boży sposób na rozwiązywanie problemów. Jeżeli tu nasze ja i nasza wojowniczość przeważy, no to po prostu jest niesprawiedliwa walka. Ale jeżeli stajemy przed Bogiem szukając prawdy, to rzeczywiście możemy ją znaleźć. A kto zna, że jest bez grzechu i bez winy, nie? Więc nie jest to nic niezwykłego, kiedy odkryjemy, że popełniliśmy jakiś błąd. Ale ci świadkowie oczywiście mieli bardzo mocne, negatywne, cielesne intencje. Tam nie było miejsca na szczerość, tam było takie huzia na juzia. No i tak właśnie w życiu chrześcijan się nieraz dzieje. I my bardzo często, kiedy słyszymy tu o sytuacjach, kiedy ktoś jest niesprawiedliwie traktowany jako osoba, jako rodzina, jako grupa chrześcijańska, no to tam nie ma sprawiedliwości, tam nie ma szczerych intencji, tam jest po prostu tylko cel zniszczyć, bo ktoś nam z jakiegoś powodu nie odpowiada, a najczęściej naszego Boga nie chce uznać, tylko jakiegoś Jezusa tam przedstawia. To przeinaczenia faktów, nawet powiedzmy, no, człowiek posuwa się bardzo daleko, nawet tu czytamy o tym, że zostali oskarżeni o bluźnierstwo, czy Szczepan został oskarżony. No, wiemy, że przyglądając się Szczepanowi, jego postawie i tak dalej, absolutnie nie pasuje on do bluźnienia Bogu. On jest po zupełnie innej stronie. On uwielbia Boga, on go wywyższa, on chce go zaprezentować konsekwentnie i tak dalej. Ale bywa też tak. Pan Bóg daje taką migawkę, jakby puszcza zdjęcie z nieba, czy nie wiem jak to nazwać, ale widzimy w 15 wierszu, że kiedy oni wpatrują się teraz w Szczepana, no to i jego oblicze
jest jak anioła. Jest to bardzo wymowny jakiś obraz. Oczywiście to jest autoryzacja ze strony Boga, bo tego nie stworzył sam Szczepan. On nie miał predyspozycji do tego, nigdy tego nie robił. To Pan Bóg zresztą nie jedynie w taki sposób autoryzował Szczepana, bo dalej czytamy jeszcze o innej formie, ale ludzie pozostali jednak niewzruszeni. Wiecie, tak nasuwa mi to też inny wniosek. Szczepanowi trudno byłoby coś zarzucić w jego postawie, przynajmniej do tego momentu. Potem zobaczymy. A jednak ta Ewangelia nie jest przyjmowana. No i my często jesteśmy w takiej sytuacji, właśnie można powiedzieć, najczęściej jesteśmy w takiej sytuacji, bo tak mówi Pismo Święte, jest szeroka droga i wielu ludzi, którzy idą na zatracenie i nie chcą słyszeć prawdy Ewangelii, oni nie chcą przyznać się do tego, że są grzesznikami, że potrzebują kogoś, oni są najmądrzejsi, oni wiedzą, nikt im nic nie będzie mówił. Ale to jest taka typowa sytuacja, w której praktycznie argumenty żadne, tak jak tu Szczepan, no nie czytaliśmy tego, ale znamy tę historię, myślę, dobrze, logicznie, konsekwentnie, po kolei pokazuje, jak się to odbywa ze strony Boga, ze strony ludzi, którzy stali po stronie Boga i też innych ludzi, którzy byli religijni tylko. No i to ten Boży sygnał też nie poruszył tych adwersarzy. I czytamy dalej, kiedy Szczepan otrzymuje głos, dalej jeszcze po tym oskarżeniu i zaczyna wykładać, właściwie on teraz w tym momencie to wszystko przedstawia, ale to, co Pan Bóg do tej pory czyni, to po prostu nie porusza sumień tych ludzi. I od drugiego wiersza czytamy i może tu tak... Nie będziemy czytać całości, więc tylko drugi wiersz. On zaś odrzekł, czyli Szczepan, mężowie, bracia i ojcowie. Słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I całą dalej historię wyjaśnia, pokazuje, przybliża. Opiera się na prawie, na Starym Testamencie, to co dla Żydów miało być ważne, w czym siedzieli. Ciekawe jest tu to skojarzenie też, które Szczepan robi. On mówi o Abrahamie jako naszym ojcu, nas Żydów, a jednocześnie zwraca się do nich, mężowie, bracia i ojcowie. Czyli on uznaje ich autorytet. No, można powiedzieć, że on tak bardzo honorowo, że tak powiem, ich traktuje. On od razu nie deprecjonuje ich, nie niweluje ich autorytetu ze względu na ich postawę. A mówi, nasz ojciec Abraham, słuchajcie, ojcowie. Czyli myślę, że w rozumieniu taki ojciec, przewodnik, ktoś, kto jest odpowiedzialny, ktoś, kto został od Boga, miał zlecenie, autoryzację. Więc taki duży szacunek można tu zauważyć. No i znów na pewno chwila refleksji się przydaje, bo kwestia tego po prostu, czy jest, jak zachowujemy się wtedy, kiedy właśnie w podobny sposób no, jesteśmy traktowani, nie? Czy zaczynamy się denerwować, czy gdzieś tam kogoś też uszczypniemy? No, Szczepan był pełny Ducha Świętego. On odpowiedział z godnością, z szacunkiem, z powagą, bez jakiejkolwiek złośliwości. To był ten Boży pokój, który Jezus przyniósł, który obiecywał i który w Szczepanie zamieszkał. I to jest piękna sprawa. Nie? Z tego Bożego pokoju korzystać, kiedy można powiedzieć, że nie ma sytuacji, która by musiała nas wyprowadzić albo z równowagi, albo z takiej świadomości Bożej obecności. I to na pewno jest wielki przywilej, jaki bez Boga no nie jest możliwe, bo człowiek gdzieś tam ma swoje ludzkie granice, natomiast z Bogiem te granice są bardzo mocno przesuwane, one są, no, Paweł mówi o doskonałości. Nie myślę w sensie tego, że ktoś już jest bez błędu, ale w sensie dojrzałości, męskiej dojrzałości, w której już nie tak jak dziecko, które lada sytuacją się zirytuje, ale postawa, w której człowiek jest ugruntowany.
I to pięknie widzimy tu w osobie, osobie Szczepana. Szczepan ma tu do przedstawienia trudną prawdę. Oczywiście prawdę mógł się też tu różnie zachować na pewno. No, mógł spuścić z tonu, stwierdzić, to nie ma sensu. Drugi wariant to był ten wariant, który Szczepan przyjął. To było bardzo mocne wyzwanie. Mógł chronić jakoś w jakiś sposób jeszcze swoją głowę. Nie o to mu chodziło. Widać, że ewidentnie nie o to mu chodziło. Widać, że on w tym momencie chciał dać świadectwo prawdzie. Wiecie co jeszcze, bo pominąłem, ale myślę, że to jest dość ciekawy tekst i chciałbym go przeczytać z drugiej Mojżeszowej, z księgi Exodus. Taki tekst, który opisuje, jakby charakteryzuje Izraela, to jest czy taką cielesną postawę. Exodus, druga Mojżeszowa, 23 rozdział. 23 rozdział. I wiersze od pierwszego do trzeciego najpierw. Jeszcze raz ci uczeni w piśmie, oni siedzieli w prawie, oni się nawet tym chlubili, oni tam przesadzali, nawet w przestrzeganiu pewnych szczegółów prawa. Natomiast to jest takie bardzo ewidentne, i myślę, że dla nas też takie przypominające, uświadamiający tekst, w którym Bóg mówi. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeśli napotkasz, i to przepraszam, przeskoczymy teraz szósty i siódmy wiersz. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy. Cię uboga to jest piękne. Pan Bóg staje ewidentnie, solidnie, niewzruszenie po stronie prawdy. I tu nie ma nawet czegoś takiego, że ktoś tam taki biedny, taki słaby, no to dobrze, to tam trochę powiedzmy, skręcimy trochę w jego stronę tą prawdę. Absolutnie nie. Prawda jest prawdą, sprawiedliwość jest potrzebna do naszego funkcjonowania. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i oczywiście On zatroszczy się o sieroty i wdowy, tak wiele razy o tym mówi, jak uczy Izraela tego. Natomiast jakakolwiek stronniczość, zachowanie takie pod publiczkę, no bo kto co powie, bo nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie pochodzi od Pana Boga i na pewno nie jest drogą do błogosławieństwa. Także myślę, że to jest też cenna wskazówka ze Starego Testamentu, która jest aktualna dla nas teraz. Więc widzimy tu Szczepana, który wybiera właśnie tą ścieżkę taką bardzo trudną. Widać, że dla niego to jest jedyna droga, nie ma alternatywy. Czy postąpił właściwie? Przy okazji chciałbym zauważyć tu też pewne rzeczy, które ja osobiście wnioskuję. W 51 wierszu czytamy, Szczepan mówi, ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Przecież on mówi o wydarzeniach Starego Testamentu, który Nowy Testament dopiero się zaczął. Czyli mówi ewidentnie o wydarzeniach Starego Testamentu, w którym no, wszystko odnosi się raczej generalnie do osoby Boga. To nie sprzeciwiali się Bogu, Bogu Jahwe. A tu czytamy o tym, sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Więc dla mnie jest to jeden z takich przejawów, który Pan Bóg posyła nam i autoryzuje tak samo osobę Ducha Świętego. Ale to tak po drodze. W 52 wierszu widzimy, że Szczepan tu mówi, którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie. Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. I tu można powiedzieć, że jest taka linia, która przebiega przez cały Stary Testament,
tak Szczepan też to tu nakreśla, w narodzie nawet tak związany z Bogiem, jak izraelski, i wygląda na to, że większość tego społeczeństwa niestety właśnie postępuje w taki sposób. Prorocy od Boga prześladowani, zabijani, zanegowani, nieprzyjmowani. Oczywiście to różne były też okresy w historii narodu izraelskiego. Były też dobre okresy, ale tu Szczepan generalizuje i mówi o tej postawie i zgadza się to z nowotestamentową wykładnią Pana Jezusa, który mówi o szerokiej drodze. Wygląda mi na to, że przez całą historię jednak większość ludzi idzie tą szeroką drogą. I tych, którzy byli mili Bogu, którzy no, szli za Bogiem, tych, którzy stawali po jego stronie, jednak była mniejszość. Można by powiedzieć, że to są takie dwie linie, linia religijności i linia szczerej wiary. My dzisiaj też oczywiście się z tym spotykamy, żyjemy w środowisku jeszcze w jakimś stopniu chrześcijańskim, postchrześcijańskim, ale widzimy, że to jest zwyczaj, tradycja, coś tam, jakaś powierzchowność jako generalny trend. I tych, którzy tak szczerze traktują Boga, naprawdę autentycznie, osobiście, w relacji, jest niewielu. A w 53 wierszu on zwraca uwagę jeszcze Pan na to, że otrzymali, Żydzi otrzymali zakon, prawa i też przez aniołów, a jednak nie przestrzegali ich. I ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na pierwsze, zresztą Pan Jezus też o tym mówi, pierwsze, najważniejsze przykazanie. Będziesz miał Pana Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. No, na pewno oni tu chybiają temu, więc ten zakon traktują jednak wybiórczo, nieobiektywnie. Jeżeli ktoś popełnia błąd, to myślę, że to najlepsza jest okazja dla nas nie po to, żeby pokazać na niego, albo wyśmiać, albo skrytykować, ale żeby przede wszystkim samemu się czegoś nauczyć. I na pewno warto zadawać sobie najczęściej to pytanie, a co ze mną? Pierwsze przykazanie, aktualne czy nie? Jak najbardziej. Będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca. To warto sobie odświeżać jak najczęściej. Dlaczego? Po prostu to jest dla nas najlepszy wariant. To jest tak jak dla dziecka, słuchaj tatusia, nie chodź gdzieś tam na manowce, nie słuchaj złych kolegów, no z oczywistych względów. Więc Pan Bóg dał nam takie przykazanie. A bliźniego dalej mamy jak siebie samego. No i tu też na pewno warto się zreflektować, nie? Jak reagujemy, jak planujemy, jak żyjemy. Bo faryzeizm to nie jest tylko kwestia przeszłości i historii. Faryzeizm może rodzić się i kształtować w naszych sercach, nie? Także musimy cały czas kontrolować nasze serca. W 54 dalej czytamy o tym, że oni wpadli we wściekłość, zgrzytali na niego zębami. Czy ta postawa, czy ta reakcja była usprawiedliwiona? Po ludzku tak. Bo on im tak powiedział prawdę taką, no, bardzo trudną do przyjęcia. Była to prawda, ale ona bolała. Po ludzku tak. Ale według Boga? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popełniali błąd, na przykład, no przecież oni, mówimy o tej, generalizujemy oczywiście teraz w tej grupie, to oni przecież niedawno, stosunkowo zupełnie niedawno, wołali ukrzyżuj go. Albo wyrażali to w inny, podobny sposób. A więc co, nie potrzebowali teraz refleksji i pokuty? Jak najbardziej. Gdyby się kto się ewentualnie zreflektował i pokutował, ten przeszedł z przegranej do zwycięstwa. Ale tu mamy do czynienia z tą grupą, z tym tłumem, który jednak no, zachowują się tak stadnie, cieleśnie. I tu znów refleksja do naszego życia, bo przecież nie tylko czytamy historię, żeby ocenić kogoś, jak postąpił, ale przede wszystkim dla naszego pouczenia, nie? Tak mówi Pismo. Zostało nam to dane dla naszego pouczenia, więc jakie pouczenie tu może być dla mnie? Czy my potrzebujemy wyznania grzechów? No jeżeli nie popełniamy grzechów, to absolutnie nie. Ale czy ktoś z nas jest bez grzechu? Jak jest z tym wyznawaniem grzechów, nie? To jest bardzo kłopotliwy, wstydliwy temat. Jak często słyszymy,
że ktoś z nas mówi, Panie Boże, wybacz mi, bo coś tam, nie? Na pewno warto się nad tym zreflektować. To nie jest takie zupełnie bez znaczenia, absolutnie nie, oczywiście. I Jakub wspomina, jakby nawiązuje w jakimś stopniu do tego tematu i mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Wiele może usilna modlitwa, abyście byli uzdrowieni między innymi. Wiele, no, medycyna mówi o tym, że wiele chorób związane jest z naszą mentalnością, systemem nerwowym, a on jest związany z tym, czy mamy pokój, czyste sumienie, właściwą relację z człowiekiem, z Bogiem i tak dalej, albo ukrywamy, ściemniamy, kombinujemy i tak dalej, no wtedy coś tam jest zagmatwane i to absolutnie wpływa na funkcjonowanie naszych ciał. A więc znów piękna Boża rada i warto na pewno sobie ją przypominać jak najczęściej i korzystać z przywileju wyznawania grzechów, aby wyczyścić to, co jest gdzieś tam pobrudzone, zagmatwane i co nie pozwala Bogu działać w naszym życiu. Apostoł Paweł też o tym wspomina przy okazji pamiątki śmierci Pana Jezusa. Tam jest kwestia też przystąpienia z czystym sercem. Bo jeśli nie, to między wami jest wielu słabych i chorych, a niektórzy nawet wielu zasnęło. No co, bez znaczenia? Absolutnie ma podstawowe znaczenie. I myślę, że tam prawdopodobnie jest włączona i kwestia naszych ciał i funkcjonowania harmonijnego. Oczywiście są różne inne przypadki Tymoteusza i inne, których ja teraz nie będę poruszał, ja myślę, że się rozumiemy, ale wiele może być, przynajmniej w Koryncie tak było, wiele z powodu niewłaściwej postawy, niewyznanych grzechów, niesnasek, nieprzebaczenia, zazdrości i tak dalej, całego multum grzechów, które przecież, tak żeśmy dzisiaj też już słyszeli, w życiu chrześcijan niestety tak samo się pojawiają. W 55 wierszu czytamy i myślę, że tu można powiedzmy posiłkować się tą informacją, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy Szczepan postąpił właściwie, czy nie. Może jeszcze to może nie do końca wyjaśnię, ale czytamy o tym, że on był pełny Ducha Świętego znów i w tej sytuacji i miał tą relację bardzo bliską z Bogiem. Jakie były konsekwencje tej takiej bezpardonowej, ewidentnej, zdecydowanej postawy Szczepana w tej sytuacji, kiedy on grzech nazwał wyraźnie grzechem, niezależnie od tego, co mu groziło? 8 rozdział, pierwszy wiersz. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A więc konsekwencje mamy wielkie prześladowanie. Gdzie to miało miejsce? W Jerozolimie. Gdzie było prześladowanie? W Jerozolimie. Ewidentne powiązanie. Prawdopodobnie ta postawa Szczepana tak wzburzyła tych dowódców, że po prostu oni jeszcze bardziej zmogli to, co Saul już prowadził w jakimś stopniu dużym. Szczepanie, czy warto było? Wszyscy cierpią. Całe ogromne społeczności chrześcijan są prześladowani i to wielce. Druga rzecz. Oni muszą uciekać, praktycznie prawie wszyscy z wyjątkiem apostołów, uciekają, bo po prostu uciekają ze swoim życiem, uciekają na bezpieczniejsze miejsce. I co w związku z tym? To nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach. Co z mieszkaniem? Tam nie były mieszkania do wynajęcia i nowe domy wolno stojące czy coś takiego, nie? Mieszkanie, praca, z czego się tu utrzymywali. Nagle znajdują się, nie wiem, zupełnie gdzieś. Jak się zorganizować? Co z pracą? Co ze środkami do życia? Co z wyposażeniem? Jakie meble mogli zabrać? Łóżko, cokolwiek. Jak się zorganizować w tym nowym miejscu ucieczki? Pewnie nieraz to też było dość nagłe, ale no, no jakie mieli wozy, żeby to wszystko przetransportować i tak dalej. Jak, jeżeli chodzi o środowisko, tu mieli jakieś swoich bliskich, jakieś, no, że tak powiem, urzędy, sklepy i tak dalej. No, znali to środowisko, wiedzieli, jak się w nim obracać. Są zupełnie jeszcze w okręgu wiejskim. Ani lekarza, ani marketu. Jak żyć? Szczepanie, coś ty narobił. Na dodatek jeszcze czytamy dalej o tym, że
Saul zmógł też swoje akcje, szalone akcje i prześladowanie. Tak samo on zmógł, a był niezmordowany i był mocno perfidny w tych prześladowaniach. I rozszerzał to jeszcze na inne rejony, na inne okolice. Ale czytamy też jeszcze wiersz 4 tego 8 rozdziału. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Czy to jest Boży finał? Czy o to Bogu chodziło? Cena wydaje się kosmiczna. Ale tu czytamy o czymś dobrym, o czym cały czas, co było na uwadze Pana Jezusa i o co Jemu chodziło. Szerokie zwiastowanie dobrej nowiny. Widać, że nowina się rozchodziła. Pan Jezus w ciągu swojego życia nakreślał cel dla swoich naśladowców, dla uczniów i mówił, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Czy to jest Boża perspektywa na te wydarzenia? Czy to jest błogosławieństwo, o które Bogu chodzi? Pan Jezus przygotowywał i kształtował światopogląd swoich uczniów i między innymi mówił, nie czyńcie starania o ciało, także ją poganie, ale szukajcie Królestwa Bożego. W jakim stopniu wydaje się, że te konsekwencje postawy Szczepana jakby idą w tym kierunku? Nie? No ciało, no, co tu jeszcze można zrobić? Kwestie duchowe, no idą i co? No co jeszcze? No, co najcenniejsze mogą zwiastować Ewangelię? W 17 rozdziale Ewangelii Jana, 18 wierszu, kiedy Pan Jezus rozmawia ze swoim Ojcem, modli się i mówi, tak, Ty posłałeś mnie na świat, tak ja ich posyłam, czy posłałem. A w 20 rozdziale i 21 wierszu Pan Jezus mówi już teraz swoim uczniom, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. W Ewangelii Marka 16:15 jeszcze raz, to się powtarza wiele razy. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię każdemu człowiekowi. Czy to tylko było do apostołów? No bo przecież Jezus to apostołom przekazywał, nie? Czy to odnosiło się do apostołów już nie dotyczy nas? No bo to oni mieli dary, oni byli wysłani, więc my raczej jesteśmy od tego wolni. No, kiedy się tak zastanowimy, wszyscy zostali straceni. To znaczy się, że posłannictwo Pana Jezusa jest nieaktualne, bo apostołowie już nie żyją, tak? Ewangelia już nie musi być dalej przenoszona. Oczywiście, że absolutnie nie. Jezus znów przekazywał Ojciec Synowi, Syn apostołom, apostołowie dalej. I tak my przekazujemy i my się tego uczymy, tego, co Pan Bóg przez Pana Jezusa nam przekazał, co, o czym Duch Święty nam przypomina. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Chciałem się, że wielu z nas jako chrześcijan, ja różne okresy też miałem w swoim chrześcijańskim życiu, przeżywamy pewnego rodzaju kryzysy, niepowodzenia i tak czujemy, że to nie jest to błogosławieństwo, które byśmy chcieli. Przypomina mi się tu jeden wiersz, który Pan Jezus wypowiedź jego. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, to Pan Jezus mówił, tak? Czy to jest z tego testamentu? No nie wiem, nie sprawdzałem tego. Panie Jezus, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co wam przykazałem? No wiecie, to jest tak znów, jak ja mojemu synowi powiem, Jakub, posłuchaj, zrób to i tamto, nie? Jest potrzeba. Okej, no Jakub nie zrobi. Potem, no kiedyś tam zrobi, nie? Drugiego dnia, Jakub, zrobiłeś to? No nie, nie, zrobię to tam. I następnego. I się okazuje się, że po prostu no, nie za bardzo jest posłuszeństwo, nie? A czy pełne błogosławieństwo ojca jest dla dziecka w takiej sytuacji, kiedy nie ma tej właściwej reakcji? No, myślę, że nie. Wzorem Boga nie. Pan Bóg nie może błogosławić czegoś, co jest niesolidne. No, czytaliśmy dopiero, co cytowałem. Dlaczego mówicie, Panie, Panie, z jednej strony, no Panie, to i tamto, no jestem chory, no i coś tu potrzebuję i tak dalej. Ale zaraz. Cały czas grasz tu tak trochę za plecami i tak dalej, nie do końca szczerze i fair. Jest to okej, że Ty przychodzisz i chciałbyś i to, i to, i to? Cały czas Pan Bóg uczy nas od Starego Testamentu przez Nowy Testament, że
błogosławieństwo jest za posłuszeństwo, a za nieposłuszeństwo jest przekleństwo. I to jest normalna zasada życiowa i nie da się tego zmienić, bo Bóg by w ogóle poprzewracał wartości. Oczywiście nie wchodzi to w grę. W Ewangelii Mateusza 28 Pan Jezus mówi, mam wszelką moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami, a ja jestem z wami. Czyli ja mam moc, a wy idźcie. Dlaczego? Że ta moja moc jest z wami, kiedy jesteście posłuszni. I ja będę z wami przez cały czas, aż do skończenia świata. Ciekawą rzeczą jest to, że najbardziej ewidentnie Boża moc objawia się na polach misyjnych i tam, gdzie jest zwiastowana Ewangelia. Nie? Tam słyszymy, że tam się naprawdę Boża moc, Boża obecność objawia. Ciekawe. Pan Bóg chce nas kształtować i chce, abyśmy mogli wzrastać, rozumieć, wierzyć Mu i niezależnie od kosztów, abyśmy byli Mu posłuszni. Tak jak w tej historii z Indii, żeśmy słyszeli, znów były dwa warianty. Mógł ten brat powiedzieć, dobra, sorry, coś tu pokombinujemy, nie? Ocalić swoje życie, swojej rodziny. No i co dalej? Może byli żyli, chociaż nie do końca chce mi się to wierzyć, po ludzku, długo i szczęśliwie, ale straty, jakie z tego tytułu by były, tak jak mówię, nie wierzę w to, bo nie da się żyć ze skrzywionym sumieniem szczęśliwie. Generalnie dwa warianty, nie? Być może, że jako wierzący na pewno chciałby też składać świadectwo. Ale ludzie by ewidentnie wiedzieli, okej, przyszła próba, co to za... My też mamy takich bożków, nie? Jak jest dobrze, to im tam coś tego, a jak nie, to... Nie ma to znaczenia. Ktoś powiedział, to też któryś z misjonarzy powiedział, lepiej jest palić się krótko, a intensywnie, dawać intensywne światło, niż palić się długo i cały czas kopcić. Myślę, że to jest prawda, nie? Myślę, że o to chodzi w życiu i o to Bogu też chodzi dla naszego życia, abyśmy naprawdę się palili Jego życiem, bo tak po prostu kopcić i jeszcze dodatkowo, powiedzmy, zatruwać trochę to środowisko. Nawet ekologom by się to nie podobało. A cóż dopiero Panu Bogu. Boże dziecko, kiedy wzrasta, rozumie z biegiem czasu pewne rzeczy. I tak na przykład poświęcenie. W świecie się teraz bardzo miesza, ale normalnie według wzorca jest to tak, że kiedy dziewczyna dorasta, kiedy osiąga dojrzałość, tak samo chłopak, kiedy są mężem i żoną, mają dziecko, to są gotowi już do poświęceń. Przeszli przez pewne etapy i są gotowi do tego, aby poświęcić się, bo to ma wartość. Poświęcenie dla małego dziecka, które im się urodzi. Wiadomo, nie? Nocki nieprzespane, mnóstwo wysiłku. Ale dojrzali do tego. I w życiu chrześcijańskim jest podobnie. Też aby rozumieć to, co Bóg ma w planie dla nas. Żeby rozumieć wartość poświęcenia i piękno poświęcenia, oddania życia w takiej jedności z Bogiem, trzeba do tego dojrzeć. Cieleśnie tego się nie da przeżyć, nie da się tego zrozumieć. To będzie stały konflikt. Ale my nie jesteśmy po to, żeby się zatrzymywać, mieć jakieś straty na swojej duszy, ale po to, żebyśmy byli zwycięzcami, żebyśmy szli do przodu. My nie wiemy, jakie będą okoliczności. My ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że coś się będzie zmieniać i może być naprawdę, może być zupełnie inaczej niż to, do czego żeśmy się przyzwyczaili. I jak tak będzie? Albo jak zwykła nawet choroba przyjdzie, jakaś poważniejsza. Czy przejdę przez to zwycięsko? Jak będę patrzył cieleśnie, jak będę żądał, Panie Boże, bracie, Tu jest służba w zborze, więc mi się należy, gdzie tu proszę mi podać, nie mam czegoś i tak dalej. W zależności od tej postawy, jak się ukształtujemy, potem przychodzą doświadczenia w życiu, sytuacje i albo zachowamy się cieleśnie i będziemy bardzo poturbowani, albo będziemy zwycięzcami, albo wiemy, że warto poświęcić się dla Boga, dla brata, dla siostry, dla Bożej sprawy. To jest to, to ma sens, to ma wartość. A wtedy wyjdziemy bogatymi do Bożego Królestwa, także
zachęcajmy jedni drugich w tym kierunku. Tego potrzebujemy wszyscy i każdy z nas grzesznikiem jest słaby. Przede wszystkim ja. Nie mówię tu jako ktoś, kto teraz napomina maluczkich. Absolutnie nie. Ja jestem jednym z was, który różne sytuacje przeżywa w swoim życiu. Potrzebuję Bożej łaski, ale chcę. I myślę, że jest więcej nas takich, którzy chcą. Amen.